i zaniósł mnie w duchu na wielką, wysoką górę i pokazał mi wielkie miasto, świętą Jerozolimę, zstępującą z nieba od Boga. Tak mówi Księga Objawienia, 21 rozdział, 10 i 11 werset. Chwała Boża. Najpierw w czasie pochwycenia, w czasie zabrania Kościoła z ziemi do nieba, mamy wejść do chwały Bożej. Dla nas jest to dom Ojca, do którego wprowadzi nas Pan Jezus. Zostaliśmy do Niego przygotowani przez łaskę Ojca i krew Jezusa. Następnie mamy wyjść z Niego opromienieni światłem, które Go wypełnia, aby rzucać to światło na ziemię. Po tym, gdy zacznie się nowe przymierze podczas tysiącletniego panowania Chrystusa. Kościół ma być naczyniem chwały Bożej. Co to jest chwała Boża? Chwałą Bożą w moralnym aspekcie jest pokazanie Jego własnej błogosławionej natury. On objawił samego siebie. W jaki sposób tego dokonał? Uczynił to w osobie swojego umiłowanego Syna i w ten sposób ten wielki fakt stał się dowodem, że Bóg jest miłością. To jest chwała Boga. Nie wiedzielibyście o tym, po prostu zwiedzając niebiosa. Oznajmiają one Jego dzieło, Jego mądrość, Jego boskość, Jego moc. Ludzie nie dowiedzieli się tego wielkiego faktu na Synaju, bo tam, w obecności grzmotów i ognia tej strasznej góry, byli wypełnieni przerażeniem. To wielkie i błogosławione objawienie zostało dokonane przez umiłowanego Syna, kiedy przyszedł na świat i przyszedł na ten świat, aby oddać swoje życie i przeszedł przez ten świat do krzyża na Golgocie. Światło, które On przyniósł na świat, ma być zawarte w świętym mieście, a światło to będzie promienieć z Niego do najdalszych granic stworzenia. I całe stworzenie będzie się radować tym, że Bóg jest miłością. To jest nasze dzisiejsze świadectwo, bo to właśnie ten fakt nas zmienił, oświecił i pobłogosławił. Miłość Boża objawiła się w uwolnieniu nas od naszych zobowiązań i zdjęciu ciężaru grzechów, które nas gnębiły, a także przez wprowadzenie nas do miłości, światła i wolności. Tak mówi Słowo Boże w Objawieniu, 21 rozdziale, 10, 11 werset. I zaniósł mnie w duchu na wielką, wysoką górę i pokazał mi wielkie miasto, świętą Jerozolimę, zstępującą z nieba od Boga.